so creepy. I'm trapped inside my mind. How to get out? I need to hide. Cherry cola and pack up cigarettes. That's my plan to run from threat. Jebać polską edukację? Dokładnie, Krystian Olszałoszewski. To jest prawda. Jebać polską edukację. Ty, a co to jest? Cześć, tu Disco Mario. Tego nie widziałem. To jest Sławomir? Na 1 000 000 subskrypcji na kanale Sławomira czeka na was kolejna niespodzianka wraz z moim udziałem, więc zasubskrybujcie kanał. Powiem wam, że nie widziałem tego jeszcze. Kameruję się. Cześć, Sławomir. Siema, Marek. No, to jest ten moment, to jest ta chwila. Pasuje go! Na nową gwiazdę w ojczyźnie. A teraz śpiewaj, tak jak cię uczyłem. Jezus Marek. Romeo i Julia, jak Julia i Romeo. Nie ukrywaj się i nie baw się. Nawet nie brzmi kurwa jak... Nawet, to nie brzmi jak on nawet. Kurwa, trzęsiawy dostaje. Nie dam rady, niestety. Muszę przeczytać komentarze. Najlepsze jest to, że niczym się nie różni od zwykłego disco polo, a może nawet lepsze. Ale ma fajny uśmiech. Okej, widzę, że uśmiech został zauważony. No Marek, udała ci się ta piosenka. Zacząłeś na zostań moją kotką i każda twoja kolejna piosenka lepiej brzmi. Trzymaj tak dalej. O, patec wariatec. Co jest lepsze? Disco Marek, Romeo i Julia, ekipa Freeza przejmuje mej tuby. Niestety, obawiam się, że to jebany fake. Ale cóż. Patec jest lepszy, Disco Marek. Romeo i Julia to oczywiste. Marek śpiewa ładnie. Ja pierdolę, jak on tak umie śpiewać. Co? Ciekawostki o Portugalii. To jest kurwa! Ty no, dwie nuty się nakładają. Jakieś inne. O mnie, o aktorstwie. Nie no, to samo będzie. Część? Część mam na imię Alex, a gdzie druga część? Dziś powiem wam trochę o sobie. Aktorem jestem od niedawna, bo od 6 miesięcy. Jestem w agencji, która nazywa się Stars. Wow. Kurwa, czemu on takie czcionki rozpierdolone wkłada? Bardzo trudno się dostać. Gdy się dostaniesz, przysyłają ci różne propozycje z różnymi cenami. Oczywiście te ceny oni ci zapłacą. To jest Polak w ogóle?
I'm so creepy, I'm trapped inside my mind. How to get out, I need to hide. Cherry cola and pack of cigarettes, that's my plan. I'm so creepy. Każdy może być aktorem, nawet dziecko 6-miesięczne. Nie, no to zajebiście. Ciekawe, co będzie robić. Chcesz pojechać na plan filmowy? Zostaw suba i udostępnij ten film przynajmniej 30 osobom. O, chyba jedna osoba udostępniła. PogChamp. Wyniki 21 marca. Który dzisiaj? Jutro wyniki PogChamp. Wrócę to i zobaczę. Ty! Jak jedna osoba to udostępniła, to 100% szansy na wygraną ma. Ja pierdolę! Ktoś pojedzie na to. Dwanaście lat i już kasę czepię. Chcesz zacząć pracować jako aktor? Wyślij Gmaila. Ile masz lat? Dlaczego chcesz zostać? A cię polecę. Wyślij Gmaila. Pokszał. Konkurs 30 zł Paysafe Card. Musisz zostawić suba i like i udostępnić przynajmniej 15 osobom. Ile konkursów w jednym filmie? I to dwuminutowym, niecałym. Jakiś szef jebany. Wejdź na jego Discord, kiedyś tam wrócę. Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka, to jest... Jaki to ma sens, że jej przyjaciel był jej chłopakiem? Co? Bardzo, bardzo szybkie intro. Jak widzicie, nie jestem w domu, jestem aktualnie w Wrocławiu, gdzie nagrywam film fabularny, w którym gram główną rolę. Mam nadzieję, będę w kinie. Jeśli chodzi o... W kinie będę! Kurwa mać, wyniki były, pamiętacie? Ja dupia, wyniki miały być. Gdzie to było? Wyniki, kto pojedzie na ten, na plan kinowy. Kurwa, gdzie ten aktor? To było Disco Marka. Cześć, tu Disco Marek. A pod którym? Kurwa, to w piosence jakieś było. Pod którą to było historia i aktor, ale nie. Romeo? Po remizie było, nie? Nie. Dobra. Cześć, tu Disco. Teraz tak. To tutaj? Jest. Kurwa. W którym to było filmiku? O mnie, aktorstwie? To był chyba... I'm so creepy, I'm trapped inside my mind. How to get out, I need to hide. Cherry cola and pack up cigarettes. That's my plan to run from stress. Dał mu serduszko jeszcze pod komentarzem, kurwa. Co odblokować? Ja pierdolę. My life is a game, and I don't wanna fail. Try to
Zaraz odpalę, zaraz odpalę. Dobra, dobra. To tutaj było. Na plan filmowy zostaw suba, udostępnij ten film przynajmniej 30 osobom. Wyniki 21.03, no to ewidentne wyniki dzisiaj, znaczy wczoraj. Wczoraj czy nie wczoraj? Który dzisiaj? Czyli to może ten. Devil. Ale nuty wpierdala. Może na Discord? O! Na Discord dzisiaj! Dobra. Wpierdalam się tam. Kurwa, 17 członków tylko. Przywitała mnie mordeczka. Rejestracja, nie. Konkursy. Wyjazd na plan filmowy wygrał. Imezis. Najlepszy youtuber, first name, last name. Możesz wejść i zobaczyć. To ty znowu, Seba Swislocki. To ty znowu, Seba Swislocki, miałeś bana przecież i masz dalej bana za nękanie i obrażanie. Co jest, kurwa? Konkurs 50 PlayStation Carda wygrał zjebuś raz, dwa, trzy. Zajebiście. Maria Dziunia. Dobra, i Mezis jakiś wygrał. A skomentował? Patrz, to ten i Mezis i zobacz, jaka nuta leci. Czekajcie, kurwa. Ty, a jak to jedna i ta sama osoba, kurwa? I'm so creepy. Tu i Mezis wygrał, tak? I'm so creepy. I'm trapped inside my mind. How to get out? I need to hide. Cherry. O kurwa. Pack up cigarettes. That's my plan. To run from threats. My life is a game. And I don't wanna fail. No, to jest 100% ten sam chłop. Przecież on tak samo to robi, identycznie. Coś mi tu pierdoli. Ale pomyślał. Bo jakby napisał, zostaw komentarz. Nie wiem, nie napisał. Tylko podblokuj. Kiedyś miałem szansę zostać Bibliotump. Może prezes by wygrał. Jakby komentarz dał. Prezes by pojechał na plan filmowy normalnie. Dobra, a Imezis nagrywa coś jeszcze, czy on dopiero dzisiaj? Dwa dni temu kanał rozpoczął. Czekajcie. A ten jak zaczynał, to jak się zaczynał intro do kanału? No nie, okej, tu trochę inny. O. Ale te sceny mi gdzieś już przeminęły. No to 100% jest ten sam koleś, jak chuj. Nie ma innej opcji. Chłop sam wygrał wyjazd. Czaiście to?
ciekawostki o Volvo. O, Renson nagrywał ciekawostki, ciekawostki o Rumunii, ciekawostki o Włoszech, ciekawostki o Portugalii. To ten zaczął nagrywać ciekawostki o autach. Skurwysyn cwany. No to chłop te same sceny robi. Ja pierdolę. Może zróbmy mu dramę i powiedzmy, że sam... Dobra. Oszukany konkurs. Dobra, co mu piszemy? Że konkurs jest oszukany i co? Że kurwą jest? Nie ładnie tak oszukiwać widzów. Wiadome, że Imezis to twój brat i dałeś mu ten bilet na... na wyjazd. Powiem ludziom, żeby dawali łapki w dół. Jeszcze dopiszę tak, żenada. Żenada. Dajcie mi lajka, proszę. Nie widać mojego koma? Minus 22 lajki już. Plus jeden. Kliknij F5, właśnie boję się. Ale klikam. Nie no, jest mój komentarz. Jest, nie tylko mój jest. A czemu komentarz Popostiva ma więcej lajków niż mój? Co do kurwy? Popostiv to nie ja, chuje jebane. Co tu się odpierdala? Jak nie widać, jak mam cztery łapki w górę? No co jest kurwa? No. Zobaczcie. Jak nie widać mojego komentarza? Nie odpisał na nic. Nie widzę twojego komentarza, Popo. No jak to jest możliwe? Na dole? No, no nie ma, chyba że tu. Od kogo wy przyszliście? Bez kitu, Renso. Skurwysyn siedzi non stop na swoim filmiku i pewnie usuwa mi te komentarze, skurwiel. Ja pierdolę. Już nie ma żadnego? Nie no, u mnie są normalnie. Zobacz, co ci odpisał Borneo. Ty, bez kitu usuwa te komentarze. Ale skamujesz wiernych widzów. Od kogo wy jesteście, nikogo nie odkamowałem. Od Disa, od twojej starej i od Ksajo. To niezłe odpowiedzi. Ja pierdolę, a jak się chłopak załamie?
Jest muzyka do intra, to może puszczę po prostu, żeby w tle działa. Nie no, nie usuwa komentarzy, chyba że nie nadąża już. A może on ukrył mój komentarz po prostu od razu? O kurwa, już 500 wyświetleń? Ty, to chyba mi się należy jakiś bilecik na wyjazd, co? A nie, dla jakiegoś Imezisa Frejera. Chce ktoś ze mną jechać, widzowie? Ja zabiorę was. Ja? Jakiś konkurs dla widzów? Mógłbym wam oddać takie słuchawki, bo dostałem je w prezencie, ale mam takie same już. I nówkę i sztuki nie otwierane nawet. To są jakieś JBL-e bezprzewodowe. Mógłbym kiedyś na giveaway dać. Dla widzów. Ale nie wiem, czy chcecie takie. JDL-e? JBL-e. JDL-e też spoko. Daj serducho, albo masz przejebane. Dał serducho. Obsrał się. Dobra, napiszę komentarz. Jak przyznasz się do oszustwa, to powiem, żeby dawali do oszustwa może w następnym filmie. Filmie opowiem, żeby dali łapki w górę. Sprawdźcie, czy ten komentarz chociaż jest, bo nie wiem. Czy to mi coś przypomina? Maciej Trynkiewicz. Nie no, ale to nie ma sensu, żeby chłop robił tyle kanałów, kurwa. A nie, on ma w opisie Orenso. W opisie ma kanał Orenso. Co jest, kurwa? Chłop robi 20 tysięcy kanałów i może pomyśli, że się ten wybije na jakimś. Pa. Normalny jest Orenso kanał. Choć może najpierw zmienimy postać. O, Macieja Trynkiewicza promuje też. Hejka, to jest. Dobra. A on jego, ciekawa dobra, sprawa. Ja wezmę, jak ty będziesz miał? Shell. No to ja wezmę Colta, tak klasycznie. Wezmę tego zwykłego, co nie? Dawaj zwykłą Shelly. Opis? No widzę zwykłą? Opis przecież, no link no, do Macieja. Tak klasycznie, jak kiedyś, gdy zaczynaliśmy grać w Brawl Starsa. Dobra. Dobra, więc gramy. Tutaj musimy wygrać. Musimy to wygrać. Tak. Win musi być. Myślicie, że Maciej upaść co ten Maciej? Miejsce minimalnie. Myślicie, że razem próbują zrobić karierę na YouTube? Albo na prawo. Ty! Komentarz mi usunął. A tych dalej nie widać chyba. Wejdź na jego DC. Na jego DC to widzę tylko bagietę. A pierdole, wy jesteście zwierzętami. O kurwa. Wydawało mi się przez chwilę, że Orenso do mnie napisał. To jak na tylko jego Discord. I wygrał twój brat. Chuj, powiedzcie chociaż, że tutaj to widać, bo jak nie, to nie dam rady.
obczaj nutę i oceń. Kurwa, kliknęłem w coś, a nie wiem, co to było. Wejdź w to. Masz Shadowbana u niego? Jak to? O kurwa! Jak szybko nagrał filmik jebany! Co jest? IP pokazałem, proszę! Tylko nie to! Od kogo wy jesteście? Nic wam nie zrobiłem. Wszystkie konkursy są prawdziwe. Wygrały prawdziwe osoby. Kto was nasłał? Czuję się jak w kryminale jakimś, kurwa. Jesteś zwykły skamer widzów bez pompy. Już nas nie oszukasz. A pierdole. No ale na pewno chłop oszukał. No nie ma szansy, żeby wygrał tamten chłop. Jest niemożliwe. F5 kliknij, kurwa, boję się. Czemu mi się łeb świeci na czerwono? Mam wspinkę. Nie no, ten Orenso to skamer jest taki, że to sok, ale że reakcję ma szybką. On cały czas musi monitorować swój kanał. Coś mi tu jebie, bo ten... Kuwikowski, dzięki tobie już wiem, że mogę wyrzucić tego Samsunga. Ten sam chłop Co jest kurwa? Na jego Discordzie też jest ten chłop? Czemu XD? Okej. Kurwa, w pierwszym odcinku już konkurs ogłosił? To początek wielkiej przygody nowego wspaniałego youtubera. Zapraszam do mnie. Dobra, gdzie jest konkurs? 100 zł! Dobra, ja chcę... Jakie są warunki udziału? Może tę czcionkę się tak zjebanie czyta. Zasubujesz kanał, dasz like pod tym filmem, napiszesz komentarz, że udostępnisz ten kanał 5 znajomym. Dobra, sprawdźcie, czy to widać. Kolejny... Proszę, sprawdźcie, czy to widać. Nie komentujcie, dajcie mi tylko łapkę w górę. Jestem ciekawy, czy z Imezisa odpiszę. I równie szybko. Nie widać? Może coś z moim kontem jest nie tak? A... Tutaj widzę, że... W ogóle nie ma mojego komentarza już. Totalnie go nie ma. No to chuj. Chyba się trzeba wpierdolić. Na popo drugiego. O kurwa, pokcząp. No, z tego można komentować. Odpisał ci? Nie odpisał mi. Imezis. Już zbanował? No nie mów nawet. Nie, no kurwa, ale rośniemy. Już 130 łapek w górę. Jesteście wspaniali widzowie. Nie wiedziałem, że mam taką siłę. Co jest z wami? Nie macie co robić. To tak się, taki jest tytuł filmu.
Skamer jesteś, Orenso, i tyle, no. Oszukujesz widza, stawiasz konkursy. Nie podoba mi się. Ognisko w Mielcu, komentarze. No co? Twitch TV D-Stream. Dobra, Juice Arthur mnie sprzedał. Artykuł 14 kodeksu karnego. Zabrania się ludziom oszukiwania ludzi w konkursach i tym podobnych akcjach pod karą grzywny lub pozbawienia wolności. Chłopy policją go straszą. A pierdolę. No ale taka prawda, oszukał widzów. Orenso wyruchał widzów na kasę i na wyjazd. O, bez kitu, konto stworzone 2 minuty temu. Ja nie oszukuję, co wy pierdolicie, ja nie skamuję. Jest Orenso. Jest taki ktoś jak Orenso, ale 30 sierpnia 2016 roku. To mi się wydaje, że on miał wtedy 7 lat, więc to niemożliwe, że to on. Wymyślił, ale żeby w pierwszym filmiku 30-sekundowym już konkurs dać na 100 zł PaySafe Carda. Odważnie. Orenso? Właśnie, co tam u naszego małego skamera? Konkurs? Oj, kurwa, jebie mi ten konkurs już. Ma na imię Alex, nie wiedziałem. Ciekawa sprawa. Ale róża. Q&A. Pogchamp. Piszcie pogchampy, widzowie. Ciekawostka, ma 13 lat. Już tak jebie ludzi na kasę? Jestem tancerzem, jestem aktorem, jestem jebanym multitalentem. Mam 2 kanały na IT. Wiedziałem, kurwa. Tańczę taniec towarzyski. No i... A wy co, kurwy, dalej sami pewnie. A on sobie jakąś dupeczkę wyrywa, łapie ją za dupę, za bioderko. Jego stara to pewnie MILF. Mój ulubiony sklep Zara. No chłop, chłop się nie pierdoli, nie? Ale wydaje mi się, że Orensa to banan jest. Nie wiem dlaczego. Ale mam takie wrażenie, że jest bananem. Jest jedynakiem i rodzice mu dają w chuj kasy. Czy dużo gram? Pytajnik. Ale wykrzyknik. Co? Jakich piosenek słucham? Było pytanie, jakich słucha nutek. O, konkurs. 100 zł pay... 100 zł! Co? 2 pakiety tej ryby z Fortnite? A skąd on ma takie rzeczy? Dobra, w 4 tygodnie. Dlaczego tak dużo? W 4 tygodnie mamy 170 subów. Oto 5 chyba unsubów poszło. Udostępnić ten film z 10 osobom oraz napisać w komentarzu hashtag gotowe. Dobra, ile? Ja pierdolę, udostępniłem ten film 670 osobom. Czajcie to? Co idzie to, kurwa? Co, wygrałem już, czy nie? 666? Monka. See the world and just show them what it really means to live life golden.